Przemku, jesteśmy na ramówce z telewizji TTV, ty z kolejnym programem już w tej stacji. W jakiej roli będziemy mogli teraz zobaczyć ciebie? No ja mógłbym teraz mówić bardzo ogólnie, ale jestem pod wielkim wrażeniem tego, co wydarzyło się ostatnio i powiem, że między innymi w roli Kingi Rusin. Niesamowite. Zakończyliśmy zdjęcie 2 dni temu, dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. Musiałem się ogolić do finału. No ale oczywiście to będzie nie tylko Kinga. Będę również wcielał się w detektywa Rutkowskiego i Tomasza Niecika. Czyli będę znowu śpiewał disco polo wszystkich ludzi, którzy zaklinali mnie, żebym już więcej nie robił, muszę rozczarować, znowu śpiewałem. Będę również Jarosławem Kretem i Robertem Biedroniem i to było niesamowite, Jerzym Dudkiem. Strzeliłem mu bramkę nawet, no. Czyli to będzie program, w którym ty będziesz wcielał się w rolę danych gwiazd. Tak, tak. Jest to absolutnie szalony format. Polega na tym, że spędzam z bohaterem kilka dni. On mnie dopuszcza jak najbliżej, oczywiście na ile tylko mi jest w stanie to pozwolić, więc ja poznaję go nie tylko z tej strony, z której jest znany, bo wszyscy bohaterowie to ludzie, którzy są znani i popularni, ale też wchodzę w tą przestrzeń taką prywatną. I po tych kilku dniach następuje sekwencja finałowa, która polega na tym, że jestem robiony, moja twarz się zmienia w twarz bohatera, siadam przed nim i on przeprowadza wywiad sam ze sobą. To jest bardzo dziwne, ale bardzo też fascynujące.